Dzień dobry, ja spróbuję tak już króciutko na sam koniec podsumować konferencję i tak naprawdę uzupełnić to, o czym Państwo wcześniej mówili, bo mówiliśmy o teoretycznych pomiarach, o zakupionym sprzęcie. W końcu możemy pokazać chociaż częściowe wyniki z rocznych pomiarów u mieszkańców. Ja szybciutko przejdę przez pierwsze slajdy, bo o nich już dzisiaj troszkę mówiliśmy. Takie trzy nowatorskie narzędzia, które są wykorzystywane przy indywidualnych pomiarach u mieszkańców. Potem o specyfice tych pomiarów, o wynikach u mieszkańców w domu i o wynikach w wybranych szkołach w Krakowie. Do tych nowatorskich narzędzi, które wykorzystujemy, jest zestaw selektywnego pomiaru, analizator widma dostępny w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, mapa stacji bazowych telefonii komórkowej dla Krakowa dedykowana i przenośne osobiste mierniki pól elektromagnetycznych, zwane popularnie u nas dozymetrami. Ta nazwa się przyjęła, wyjaśnię, od francuskiego producenta. Sprzęt, który posiadamy, kupiliśmy nomen omen z Francji i jak na razie nam bardzo dobrze służy. Te przenośne mierniki mają również dodatkowo opcję lokalizacji GPS, żeby nie było wątpliwości, w jakim miejscu pomiar został dokonany. To jest ten analizator, o którym już dzisiaj mówiliśmy, to pominę. To jest mapa stacji bazowych dostępna dla każdego mieszkańca na miejskim systemie informacji przestrzennej. Tutaj z boku widać, że można sprawdzić sobie główne azymuty i moce, na których na danym azymucie, jaka jest moc. W tym przypadku tutaj nie widać akurat na tym slajdzie, tam jest aż 17 tysięcy wat na jednym azymucie. Tutaj to mamy rynek główny, ten taki budynek to są sukiennice. No i przejdę szybciutko do tego przenośnego osobistego miernika. Wybraliśmy opcję modelu 200, co oznacza, że sprawdza i mierzy i identyfikuje źródło z 20 wybranych częstotliwości. Po raz pierwszy jesteśmy w stanie zidentyfikować u mieszkańca w Krakowie, czy to jest sygnał ze stacji bazowej, tak zwany downlink, czy to jest sygnał od samego mieszkańca, ponieważ używa telefonu komórkowego. Oczywiście z podziałem na wszystkie dostępne pasma, które w Polsce są, funkcjonują. Zakres pomiarowy to jest od 80 MHz do 6 GHz. Oczywiście sprzęt jest kalibrowany. Środki na kalibrację już są wprowadzone do budżetu miasta, także tutaj nie będzie z tym problemu. Czas próbkowania ustawialny na tym mierniku jest od 4 sekund. Natomiast my metodą trochę prób i błędów chcieliśmy ten pomiar wydłużyć do 24 godzin i ustaliliśmy czas, że czas próbkowania będzie ustawiany na 20 sekund i faktycznie wytrzymuje, akumulatory wytrzymują wtedy, żeby ten pomiar był ciągły przez 24 godziny u mieszkańca. Tam pod tym miernikiem jest taka torba, którą udostępniamy mieszkańcowi. Miernik jest plombowany, mieszkaniec nie może przy nim nic go dotykać, wyłączyć, włączyć. Plomby mają wrócić nienaruszone. Pomiar przenośnym osobistym miernikiem rządzi się swoją specyfiką. Po pierwsze, tak jak mówiłam, jest wypożyczane na 24 godziny bezpłatnie każdemu mieszkańcowi Krakowa, który się po niego zgłosi do urzędu. Jednak warto tutaj zaznaczyć, że pomiar przedstawia wyniki wyłącznie dla wiedzy mieszkańca. Nie jest to pomiar akredytowany. Dlatego przyjęliśmy taką zasadę, że jeśli mieszkaniec wraca z wynikami, które przekraczają 50% dopuszczalnej w Polsce normy, a to jest 7 V, należy włączyć w kontrolę Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska i ten pomiar w miejscu, w którym został dokonany, powtórzyć wtedy przez laboratorium akredytowane. No jeśli przekracza, bo mieliśmy już takie sytuacje, no to wtedy powinna wkroczyć Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska. Jaki wynik otrzymuje mieszkaniec? Po pierwsze, czy przekroczone zostały wartości 7 V, albo czy przekroczony został próg 50% tej wartości. Dodatkowo tutaj
Intencją naszą było trochę powołać się na ustawę francuską pani Pszczoły, która mówiła, że nikt nie może mieć gorzej niż sąsiad. Więc my zaczerpnęliśmy z monitoringu WIOŚ-u, o którym wspominał pan profesor, i okazało się, że średnia dla miasta Krakowa w roku 2016 to było 0,3 volta na metr. I do tej wartości porównujemy wyniki mieszkańców. Trochę też tak, żeby oprzeć się na przepisie kodeksu cywilnego, artykule 144, że o nadmiernych emisjach w otoczeniu, ponad przeciętną miarę. Przyjęliśmy, że ta u nas przeciętna miara to jest 0,3 volta. Jeśli ktoś ma więcej, no to może się już skarżyć z pozwu cywilnego. Jeśli ma więcej niż 7 volt, no to wkraczają organy administracyjne. Mieszkaniec może sobie wybrać kilka punktów pomiarowych. Każdy punkt jest szczególnie opisany. Oczywiście dostaje wynik z całości z 24 godzin. Dostaje, w którym miejscu ta średnia wartość była największa, gdzie była najmniejsza i czy są stwierdzone przekroczenia normy 7 V. Mieszkańcy naprawdę wykorzystują praktycznie ten sprzęt, bo włączają router, mierzą, wyłączają, mierzą, ustawiają w różnych częściach domu, bliżej stacji bazowej, dalej, żeby sprawdzić, w których miejscach jest jaki poziom. Jakie przypadki jak dotąd, takie trzy grupy osób, które zgłosiły się po wypożyczenie? No najbardziej poszkodowana to są mieszkańcy, którzy mają bardzo blisko stację bazową telefonii komórkowej, najczęściej naprzeciwko okien mieszkańców. Tu jest kropką zaznaczona na mapie mieszkanie, który mieszka w osi głównej wiązki bezpośrednio ze stacji bazowej. Tutaj te wartości przekroczyły wielokrotnie w ciągu dnia i nocy 7 V, a średni poziom z całej doby wyniósł 4,7 V na metr. Tutaj, co ciekawe, w tym przypadku przekroczenia potwierdził sam operator, firma akredytowana, następnie potwierdził Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska i tak naprawdę nie zrobiono z tym nic. Okazało się, że jedynie co można zrobić, to poprosić operatora o zmniejszenie mocy. Więc operator zmniejsza moc na chwilę, a następnie są dokonywane pomiary i potem za jakiś czas te moce podwyższa, więc mieszkańcy znowu wypożyczają dozymetr, znowu wychodzą przekroczenia i na razie uprawiamy takiego ping-ponga urzędowego. Nie jesteśmy, mimo też interwencji naszych radnych, nie jesteśmy w stanie wyegzekwować, nie wiem, ukarania operatora na przykład za wielokrotne przekroczenia. To jest taki skrajny przypadek akurat. Drugi ciekawy przypadek, ponieważ my trochę jesteśmy zdani na to, kto się do nas zgłosi. Zgłosiło się małżeństwo, które mieszka bezpośrednio pod stacją bazową na czwartym piętrze. Centralnie nad salonem mają posadowioną stację bazową. To jest bardzo w zaawansowanym wieku mieszkańcy, więc postawili w jednym miejscu dozymetr i on mierzył przez 24 godziny. To jest wynik z pomiaru 24-godzinnego. Kolory oznaczają źródło sygnału. Te akurat tutaj jest dosyć niewidoczne, bo to są takie szczegóły, ale wszystkie te sygnały to są od stacji bazowej. Co ciekawe, zawsze mieszkańcom, którzy się zastanawiali, czy na swoim dachu postawić stację bazową, czy nie, mówiono, tak jak pan profesor stwierdził, że są jak pod parasolem. No okazuje się, że nie, bo u nich średni poziom wyniósł 1,7 volt na metr. To wynika z różnych czynników, również z tych odbić, o których wspomniał pan profesor. No, Kraków jest taki specyficzny, że jest gęsta zabudowa, jest nierówny teren, więc do takich zjawisk fizycznych dochodzi. Trzeci pomiar u mieszkańca, który nie mieszka bezpośrednio przy stacji bazowej, ale na tyle blisko stacji bazowej, że ten sygnał z telefonu łączący się do stacji nie jest zbyt wysoki. Bo proszę zwrócić uwagę, ten zielone impulsy to jest włączony smartfon. Tam szła jakaś transmisja, ktoś oglądał pewnie, no coś oglądał na telefonie, wysyłał maile, więc, ale mimo wszystko, że ten telefon cały czas pracował
a stacja bazowa nie była zbyt blisko, ale również niezbyt daleko, ten poziom nie wyszedł dosyć wysoki, bo tylko 0,184 V na metr w mieszkaniu u tego mieszkańca. Więc tutaj też warto przemyśleć, że faktycznie i zbyt duża odległość od stacji bazowej, czy zbyt mała odległość od stacji bazowej będzie szkodliwa, bo albo będziemy mieć wysoki sygnał od naszego telefonu, albo wysoki sygnał od stacji bazowej. I pilotażowo przebadaliśmy kilka szkół w Krakowie. Przyjęliśmy taką metodologię, że używaliśmy równolegle dwóch dozymetrów i pomiar trwał zawsze jedną godzinę lekcyjną w sali. Wybraliśmy do tego trzy przypadki. Stacja bazowa telefonii komórkowej znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. Tutaj widać, że wiązka przebiega nawet przez szkołę. Tam jest akurat świetlica w tym punkcie. I w środku w tej sali w świetlicy poziom przy zamkniętych oknach zanotowaliśmy 0,7 V, prawie 0,8 V na metr. Drugi przypadek grupy szkół to były stacje bazowe znajdujące się na dachu budynku szkoły. Bardzo częsta sytuacja niestety w Krakowie. I tutaj zrobiłam taką szerszą analizę, bo widać, że ten dozymetr był przenoszony. Co godzinę widać, że jest przenoszony. Pierwszy pomiar był w miejscu nie bezpośredniej wiązki, ani nie bezpośrednio pod stacją bazową, ale widać tam sygnał z telefonu i z routera, ale na dosyć niskich poziomach. Drugi punkt to był sala bezpośrednio pod stacją bazową i ta wartość już mieliśmy wtedy 0,2 V na metr. Natomiast trzeci pomiar był zrobiony na boisku, na placu zabaw tak, dla dzieci, przy szkole, w oddaleniu, ale prawie w wiązce głównej i ta wartość już była 0,7 V na metr. I wybraliśmy jeszcze taki trzeci przypadek szkoły, gdzie jest zakaz używania telefonów komórkowych w szkole. I tutaj wyszły nam dosyć ładne wyniki. Widać, tu jest zaznaczone kółeczkiem szkoła. Nie jest w bezpośrednim sąsiedztwie stacji bazowych, aczkolwiek one też nie są zbyt daleko, bo trudno takie miejsce w Krakowie znaleźć. Ale ten poziom wyszedł bardzo niski. Tam są jakieś pojedyncze impulsy, gdzie się telefon pewnie loguje. I ten poziom wyszedł no 0,002 V na metr. No i ja tak w bardzo telegraficznym skrócie, ponieważ nie mamy jeszcze kompletnych wyników, zainteresowanie było tak duże, że trwają cały czas pomiary u mieszkańców, więc ten końcowy raport będzie dostępny dopiero w grudniu. Także myślę, że na pewno ta wiedza pozwoliła nam w końcu zidentyfikować źródło i znaleźć tego winowajcę, bo najczęściej albo jesteśmy my, albo jest to stacja bazowa naprzeciwko, ale przynajmniej ten pomiar jednoznacznie rozstrzyga, kto emituje pola elektromagnetyczne. To ja ze swojej strony tyle. Bardzo dziękuję.